Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Mija właśnie 10 miesięcy od premiery DJI Mini 2. Wiele osób zadaje takie pytanie, czy warto go kupić w tej chwili, czy może poczekać na coś lepszego, a może sięgnąć po produkty konkurencji. W tym materiale postaram się przybliżyć swoje doświadczenia, bo mam tego drona od premiery, latałem nim naprawdę dużo. Opowiem o tych mocnych stronach, trochę o tych słabszych, bo też takie posiada. Na koniec wyciągniemy wnioski i dowiemy się, czy warto go kupić obecnie. Zatem zaczynajmy. Przez to, że ten dron waży poniżej 250 gramów, przepisy lotnicze dotykają go w minimalnym stopniu, a mianowicie zarówno teraz, w okresie przejściowym, jak i w okresie docelowym, tym dronem można latać dość blisko ludzi, można latać bez konsekwencji praktycznie, można oczywiście zrobić sobie uprawnienia, trzeba siebie zarejestrować jako operator i też używać naklejek numeru operatora na dronie. To jest to podstawa i to w nim jest świetne, że w wielu krajach właśnie nie trzeba go albo rejestrować, tak jak jest w Stanach, albo wyrabiać licencji, tak jak na przykład w Kanadzie, żeby operować, pilotować takiego drona. Pod tym względem jest mega świetna sprawa. Druga rzecz, jak na takiego małego drona mamy tutaj niesamowite parametry, bo przede wszystkim bardzo długi czas lotu, około 30 minut, bardzo dobry zasięg. Faktycznie OcuSync 2, który tutaj jest wprowadzony, zapewnia nam w porównaniu do jedynki dużo lepszy zasięg. Praktycznie nie musimy się martwić. Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy bardzo silny wiatr jest w stanie nam zwiać tego drona, ale mimo wszystko on już też jest przystosowany do tego piątego stopnia, jeżeli chodzi o odporność na wiatr. Gimbal jest stabilizowany trzyosiowo. Mamy tutaj kamerę, która jest w stanie nam wykonywać ujęcia wideo w 4K w 25 klatkach lub 30 w NTSC. Jeżeli chodzi o 2.7K, mamy tutaj 50-60 klatek na sekundę. Była aktualizacja i właśnie nam to dała. Mamy też oczywiście 1080 i też klatkaż 50-60 dla tej rozdzielczości Full HD. Jeżeli chodzi o fotografię, mamy tutaj pliki RAW, czyli RAW. Możemy faktycznie wyciągać. Może one nie są w pełni profesjonalne, bo to są zdjęcia 12-megapikselowe, ale mimo wszystko matryca tutaj jest 1/2/3 cala, czyli taka typowa dla małych optyk typu smartfony. Natomiast przy dobrych warunkach oświetleniowych jest ok. Tak patrząc poza papierem, tutaj to, co jest taką ciekawą właściwością, że ma ten dron tendencję do prześwietlania ujęć, szczególnie detali w niebie, więc na niebie, więc warto używać ekspozycji, tak mniej więcej kompensować w dół minus 0,3, minus 0,7, żeby uniknąć tych prześwietleń w niebie i zachować szczegóły. Dość dobry obrazek, 100 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o bitrate, to nam daje naprawdę fajną jakość w stosunku do gabarytów i do ceny tego dronu. Bo tutaj zarówno podróżowanie, jak i przepisy, jak i sam zakup, to wszystko jest bardzo łatwe z tym Mini. Kwestia tylko wyuczenia się tych podstawowych rzeczy, żeby obsługa była bezpieczna, świadoma i żeby komuś nie zrobić krzywdy i też nie naruszać prywatności. Z pozostałych parametrów to, co zasługuje na uwagę, to przysłona 2.8 stała, czyli tutaj nie regulujemy w tym dronie przysłony. Jeżeli chodzi o pole widzenia, to jest ekwiwalent 24 mm, czyli to jest trochę węższe pole widzenia niż w R2S, ale mimo wszystko, jak wyjdzie Mavic 3, to będzie miał bardzo podobne w tym szerszym obiektywie. 24 mm ekwiwalent, jeżeli chodzi o ogniskową. To, co wprowadzono z jedną z kolejnych aktualizacji, to jest możliwość zoomu cyfrowego, czyli nie optyczny, ale cyfrowy. Mamy zoom dwukrotny w rozdzielczości 4K i tak jest rejestrowany ten obraz. Trzykrotny dla 2.7K i czterokrotny dla Full HD. Także widać, że pod tym względem jest bardzo ciekawie. Możemy od razu taki obrazek na social media powiększony opublikować. Nie musimy postprodukcji wykonywać, jeżeli chcemy coś przybliżyć i od razu opublikować. A propos tego, to jest fantastyczna opcja, która została wprowadzona z Mini 2. Nazywa się Quick Transfer. Faktycznie ten przycisk służy nam do tego, żeby bezpośrednio filmy czy zdjęcia przenosić na urządzenie mobilne. Genialnie to wygląda i genialnie się to sprawuje, szczególnie jeżeli dużo korzystamy i edytujemy albo publikujemy z pozycji telefonu komórkowego, czyli smartfona.
Ten dron jest zasilany przez pakiet dwucelowy, czyli 8,4 V, pojemność 2250 mAh, czyli dość pojemny jest jak na taki mały pakiet i radzi sobie dość dobrze, radzi sobie też całkiem nieźle z wiatrem i jeżeli chodzi o stabilność w powietrzu, naprawdę jest niezły, dużo lepiej niż w przypadku Mini pierwszego, a także dużo lepiej w stosunku do konkurencji. Jeżeli chodzi o prędkości maksymalne w trybie sportowym, mamy tutaj 16 metrów na sekundę, w trybie normalnym maksymalna prędkość wynosi 10 metrów na sekundę i w trybie Cine 6 metrów na sekundę to maksymalna prędkość tego drona. Jako, że nie mamy tutaj inteligentnych trybów lotu, takich jak na przykład Active Track, czy Spotlight, czy Point of Interest, czy Hyperlapse, czy Waypoints, są tutaj wgrane quickshoty, takie jak droni Helix, Boomerang czy Rocket. Bardzo fajne takie presety, które pozwalają na wykonanie animacji, na przykład odejścia takiego selfie dronowego, czyli droni, albo odejścia w górę, czy też odejścia po spirali, czy okręgu, circle, okrążenia jednego. To są już presety, które wykonują automatycznie całą pracę za nas i tworzą gotowy klip. To, co jest świetne tutaj, to aplikacja DJI Fly, prosta aplikacja właśnie dedykowana do takiego malucha jak ten, która pozwala nam na edycję bezpośrednio z poziomu urządzenia mobilnego. Możemy zrobić sobie fajne animacje albo gotowy film, można skorzystać z presetów lub też zrobić to w sposób bardziej profesjonalny i taki gotowy plik bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Fajna sprawa, bo jeżeli jesteśmy na wycieczce czy gdzieś w terenie, poza dostępem do komputera stacjonarnego możemy to zrobić. I dużym ułatwieniem tutaj w tę stronę jest też możliwość podładowania akumulatorów z poziomu USB-C. Niewiele jest dronów w stajni DJI, które mają taką możliwość i właśnie Mini i Mini 2 dają nam tę możliwość. Tutaj jest jeszcze właśnie USB-C, jesteśmy w stanie podpiąć sobie na przykład powerbank i tego drona podładować podczas podróży. Fantastyczna sprawa i tutaj wielki szacun dla DJI, że się zdecydowali. Życzymy oczywiście, żeby śladem na przykład Skydio, Mavic'i te większe też miały taką możliwość. Słuchajcie, powiedzieliśmy dużo na temat danych i możliwości technicznych tego drona. Oczywiście są też tutaj zarówno plusy, jak i minusy. Jeżeli chodzi o plus wielki, którego nie widać na papierze, to o czym mogę powiedzieć, porównując go do konkurencji, takiej jak na przykład Xiaomi, Fimi, X8 Mini czy Hubsan Zino Mini Pro, ten produkt jest skończony. Czyli DJI, jeżeli nam coś przedstawia czy proponuje, to zwykle w około 90-95% ten produkt jest skończony. Co prawda przez 10 miesięcy mieliśmy 6 aktualizacji, które przyniosły nam m.in. właśnie zoom czy kompatybilność kontrolerów, przyniosły nam poprawę balansu bieli, panoramy trochę lepsze, możliwość współpracy ze smart kontrolerem, czyli z profesjonalną aparaturą. Na tej bazie ten dron się stopniowo poprawiał. On nie jest może doskonały, ale jest naprawdę najbardziej stabilny, jeżeli chodzi o maluchy, o wszystkie małe drony i jakościowo jest najlepszy. Ten dron jest spójny, czyli jeżeli bierzemy go do ręki, to widzimy, że on ma wszystko na bardzo podobnym poziomie. Czy software, czy wykonanie materiałowe, czy jakość lotu. Tutaj nie ma takich niespodzianek, jak na przykład w przypadku Hubsana, że bierzemy Hubsana do eksploatacji i co chwilę mamy jakąś niespodziankę, na przykład nie ma podglądu, zanim się w powietrze. USB disconnected. Albo nie może się połączyć z aparaturą i tak dalej, tam jest bardzo dużo niespodzianek, albo szereg funkcji jeszcze nie jest zaktualizowanych, bo jeszcze trwają prace, a dron już jest na rynku. FPV has been turned off. It will turn on automatically after the aircraft takes off. DJI, trzeba przyznać to, że faktycznie dobrze to działa, jest ok. Druga bardzo fajna cecha, taka życiowa, szczególnie dla osób początkujących, to jest to, że Mini jest objęty DJI Carry Fresh. Niezależnie od tego, czy dron nam się zniszczy i dostarczymy wrak, czy może odleci, ale mamy zapis tego lotu w urządzeniu mobilnym, to mamy szansę na to, żeby się ubiegać w ramach ubezpieczenia o nowe urządzenie. Zwykle wiąże się to z kosztami, czyli ubezpieczenie kosztuje około 50 euro i wymiana też około 50. Jeżeli chodzi o Flyaway, odpowiednio droższa jest ta wymiana, bo kosztuje pewnie w okolicach 200 euro, ale mimo wszystko mamy szansę na to, żeby uzyskać nowe urządzenie po kontakcie z DJI i faktycznie ten serwis
i ta obsługa serwisowa i customer service również, czyli obsługa klienta, są na wysokim poziomie. Ja miałem do czynienia z różnymi serwisami, z różną obsługą klienta różnych firm i mogę powiedzieć, że DJI faktycznie zakłada ten przypadek, rejestruje nam przypadek i mamy system od początku do końca prowadzony. To jest świetne, że jeżeli masz swoje konto, bo musisz mieć konto jako użytkownik, tam są wpisane twoje aktywne urządzenia, jeżeli masz DJI Care, to też jest status tego ubezpieczenia pokazany, więc do wszystkiego można dojść i prześledzić historię. Możemy też zobaczyć, jak długo jeszcze to ubezpieczenie jest ważne. To jest naprawdę fajna sprawa, bo mamy taki pozorny spokój w takim sensie, że jeżeli dron nam odleci czy zniszczy się, mamy szansę na to, żeby odzyskać przynajmniej znaczną część jego wartości. Nie tracimy wszystkiego bezpowrotnie, tak jak bywało w różnych modelach innych firm. I słuchajcie, to są te główne zalety, jeżeli chodzi o Mini. Ten produkt już nie rozwija się tak dynamicznie, jak było na początku jego kariery, bo mieliśmy praktycznie co miesiąc aktualizacje. W tej chwili to trochę zwolniło i od czerwca 2021 nie ma już żadnej aktualizacji. Po tym, jak został kompatybilny ten dron ze smart kontrolerem, już nie aktualizowano. I teraz rodzi się pytanie, czy warto go kupić na koniec 2021 roku. Z jednej strony mamy tutaj wszystko przewidywalne, czyli wiemy, co kupujemy, że jest to sprawdzony model. Mamy sporą ofertę też dronów używanych z drugiej ręki, które były mało latane i ta cena jest w miarę ok, bo za model Basic około 2000, jeżeli chodzi o model Flymore Combo około 2800-3000, więc to są dosyć fajne wartości. Kolejną fajną cechą jest to, że mamy tutaj do tego drona różnych producentów filtry. Filtry ND czy polaryzacyjne, NDPL mamy tutaj i można faktycznie podziałać trochę, jeżeli chodzi o ekspozycję, o regulacje, o możliwości i fajne ujęcia. Więc to pod tym względem jest też w porządku. Jeżeli nie musisz mieć najnowszego sprzętu i nie zawsze musisz mieć wszystko najnowsze, tylko chcesz mieć coś sprawdzonego, ten model jak najbardziej można polecić. Konkurencja jest na razie w tyle, zarówno z Xiaomi, jak i z Inno Mini Pro są w tyle, bo nie mają tak dużo kasy czy nie przeznaczają tak dużo kasy na badania i rozwój jak DJI w przypadku szczególnie takiego malucha. To jest hit na rynku i tego drona moim zdaniem warto kupić nawet teraz. Szczególnie jeżeli nie gonisz za nowościami, nie musisz mieć zawsze najnowszej wersji czy najnowszego modelu. Można o tym pomyśleć jak najbardziej, żeby tego drona sobie sprawić. Jeżeli chodzi o jego wady, pierwszą wadą jest to, że nie ma czujników. Jak pokazał nam Hubsan, gdzie te czujniki może nie działają na 100%, ale powiedzmy na 65-70%, Hubsan wdrożył już w tym małym dronie czujniki przednie i czujniki z tyłu, więc pod tym względem jest bardziej do przodu. Tutaj w Mini mamy tani DJI Care i argument sprzedażowy jest właśnie taki, że nie musisz mieć czujników, bo masz DJI Care. Faktycznie jak ktoś się nauczy latać i przyzwyczai do tego, jak ten dron się zachowuje w powietrzu, to te czujniki nie są super potrzebne, ale czasami zdarzają się różne sytuacje i warto takie czujniki mieć. Tutaj mamy tylko czujniki na dole, jeżeli chodzi o wspomaganie startu i lądowania, zapamiętanie i pozycjonowanie na tych małych wysokościach. Jeżeli chodzi o wady tego drona, to ja mogę powiedzieć, że na pewno to, że nie ma śledzenia i nie ma point of interest. To są takie dwie cechy, które by mu się bardzo przydały. Spotlight, może hyperlapse, point of interest to jest to, co na pewno w Mini by się bardzo przydało, bo wiele osób o to pyta i wręcz te osoby są przekonane, że Mini właśnie ma śledzenie. Później jest niemiła niespodzianka. Jeżeli twoim konikiem nie jest fotografia czy filmowanie, może się okazać, na poziomie amatorskim oczywiście, może się okazać, że ten dron znudzi się po dłuższym czasie, czy nawet po 3-4 miesiącach i będziesz chciała wymienić na coś innego, na przykład na R2. Wiele osób idzie tą drogą i wymienia miniacza 2 na R2, bo tamten już ma naprawdę mocniejsze możliwości. Wiadomo, że R2 to już jest większy dron, faktycznie ma większy potencjał, ale jednocześnie też prawo go mocniej dotyka w tej chwili i wiążą się z tym pewne ograniczenia, także warto się jeszcze na ten temat trochę dowiedzieć, jeżeli chodzi o R2 i decyzje, bo jeżeli używasz go tylko wakacyjnie albo sporadycznie w długie weekendy, to faktycznie miniacz jak najbardziej wystarczy. Słuchajcie, nie jestem może mistrzem w wynajdywaniu wad, bo nie lubię się czepiać, ale ten dron
właściwie nie ma zbyt wielu tych wad. Oprócz inteligentnych cech i tego, że nie ma obstacle avoidance, czyli unikania przeszkód, można uznać za wady to, że nie ma wbudowanej pamięci, bo faktycznie jak zapomnisz sobie karty pamięci, nie zabierzesz ze sobą albo coś się stanie z kartą pamięci, zepsuje ci się, ma jakiś defekt, awarię, to już się nie ponagrywa. To jest trochę słabsze. Wtedy trzeba wspomagać się nagrywaniem w pamięci telefonu czy urządzenia mobilnego, a to już nie jest tak dobra jakość jak w przypadku karty. Więc przydałaby się wbudowana pamięć, przynajmniej 8 giga już załatwiałoby sprawę i na pewno byłoby to coś lepszego. Jeżeli bym teraz chciał stworzyć drona, czy jeżeli byśmy się zastanowili nad dronem idealnym na tę chwilę, który mógłby zastąpić Mini 2 i co mógłby mieć Mini 3, to fajnie byłoby, gdyby był sterowany nie z takiego dużego kontrolera, ale opcjonalnie na przykład beacon do niego, żeby można było śledzić tego drona albo przynajmniej wykonywać quick shoty. To jest jedna sprawa, bo ten beacon można by włożyć do kieszeni, to jest taki mały pilocik jak ma Skydio i nie musisz targać takiego wielkiego kontrolera jak jest tutaj, bo ten kontroler faktycznie jest duży i to może być też uznawane za wadę, bo jego gabaryty są większe niż gabaryty samego miniacza. Druga sprawa, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które można by tutaj, to oprócz obstacle avoidance, inteligentne cechy, przynajmniej to śledzenie, albo przynajmniej ta orbita powinna być tutaj. Nie za dużo, ale takie podstawy, nie mówię o zaawansowanych systemach, tylko coś podstawowego byłoby super. No i trzecia sprawa, o której można by pomyśleć, to jest trochę lepsza matryca, bo tutaj mamy matrycę obecnie 12-megapikselową. Gdyby ta matryca była chociaż odrobinę większa i dawała nam większe możliwości, na pewno byłoby miło i przyjemnie, czyli półcalowa matryca już dałaby duży krok do przodu. I to jest, słuchajcie, tyle na ten temat. Uważam, że warto go kupić nadal, natomiast jest wielkie ale, kiedy ukaże się trójka i czy ukaże się tak szybko ta trójka, bo jeżeli tak, jeżeli Hubsan poprawi trochę z Zino Mini Pro, to DJI może się czuć zagrożony. Na razie Hubsan jest na takim etapie rozwojowym, że jeszcze trochę mu brakuje do Mini. I myślę, że nie prędko znajdzie się na takim poziomie jak Mini 2, bo ten dron faktycznie w 95% można powiedzieć jest dopracowany w każdym kierunku. Hubsan w 75%, więc to widać, że jest ta różnica. Czy ukaże się trójka? Były pewne przecieki, później ludzie odpuścili. Teraz mówi się o tym, że będzie jednak Mavic 3 i z DJI nigdy nie wiadomo, co zrobić. Czy czekać, czy kupić sobie już tego drona. Ja bym powiedział tak, jeżeli chcesz latać, to niezależnie jakim modelem będziesz latać, spróbuj rozejrzeć się nawet za używanym modelem w dobrej jakości Mini 2. A możesz sobie na początek kupić z jednym akumulatorem, jeżeli masz mniej kasy i dokupić drugi. Możesz też kupić combo i sprzedać część tych zabawek, a zostawić sobie na przykład drona i dwa akumulatory, bo to jest też pewna forma oszczędności, jaką ludzie stosują. To jest to. Myślę, że to tyle. Jeżeli chcesz coś więcej, ja nagrałem szereg materiałów na YouTube'a darmowych. Nagrałem też kurs online, który pokazuje krok po kroku do rozpakowania po fajne efekty, czyli na przykład jak stworzyć hyperlapsy, jak ogarnąć i wystabilizować timelapsy z powietrza, wiele rzeczy dotyczących filmowania, dotyczących fotografii, obsługi tego drona, także aplikacji DJI Fly. Zapraszam Cię do tego warsztatu online'owego. Mam zresztą szereg warsztatów darmowych, są też warsztaty premium czy produktowe dotyczące poszczególnych modeli, tak jak w przypadku Mini 2. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Wam tą sytuację i ułatwiłem wybór, dokonanie wyboru i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że eksploatacja sprawi Ci przyjemność i że wprowadzi Cię na mega wysoki poziom jako pilota. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymaj się i do zobaczenia. Cześć!